Jeśli to było prawdą, to dlaczego tamto? A skoro tamto było prawdą, to dlaczego to? Niebawem filozofowie i nauczyciele zaczęli rozkładać ręce. Nie wiadomo, mówili, i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie wiadomo. Tak zrodziła się idea niewiedzy. Służyła tylu różnym celom, że szybko się rozpowszechniła i stała się odpowiedzią na wszystko. Po prostu nie wiadomo. Instytucje znalazły w niej nie tylko schronienie, ale i źródło swoistej władzy. Nie wiadomo, zastąpiono, nie powinno się wiedzieć, to zaś ustąpiło miejsca, nie potrzeba wiedzieć, aż wreszcie otrzymano, niewiedza nie boli. Upoważniało to rządy i religie do wygłaszania sądów i postępowania wedle własnego upodobania, całkowicie bezkarnie. Nie powinno się wiedzieć, stało się nawet religijną doktryną. Zgodnie z nią wszechświat kryje w sobie tajemnice i Bóg nie chce, abyśmy je poznali. Co więcej, nawet dopytywanie się o nie jest bluźnierstwem. Doktryna ta szybko znalazła zastosowanie w polityce i rządzeniu. Wynik, w pewnym okresie waszych dziejów zadanie określonych pytań w określony sposób można było przypłacić utratą głowy. Dosłownie. Zakaz dociekań wyniósł ignorancję do rangi pożądanego atrybutu. Nie zadawanie pytań stało się oznaką roztropności i dobrych manier. Stało się powszechnie przyjęte, wręcz oczekiwane. Choć obecnie karę za zuchwałość wolnomyślicielstwa złagodzono w porównaniu z dawnymi czasy, to jednak są jeszcze miejsca na Ziemi, gdzie niewiele się zmieniło. Niektóre totalitarne reżimy do tej pory obstają przy tym, aby słuchać wyłącznie głosów przyzwolenia i uciszać głosy sprzeciwu, czasem w niezwykle brutalny sposób. Takie barbarzyńskie praktyki usprawiedliwia się koniecznością zapewnienia ładu. Protesty międzynarodowej społeczności przyjmowane są z oburzeniem jako ingerowanie w wewnętrzne sprawy. Powiadam ci, istotą miłości jest wolność. Kto mówi, że cię kocha i o ciebie dba, uszanuje twoją wolność. Reguła jest prosta. Nie trzeba szukać głębszych uzasadnień. Powtarzałem to wielokrotnie i powtórzę jeszcze raz, w obrębie ludzkiego doświadczenia działają dwie podstawowe energie, miłość i strach. Miłość daje wolność, strach ją odbiera. Miłość otwiera, strach zamyka. Miłość zachęca do pełni wyrazu, strach za nią karze. Dzięki temu można poznać, czy ktoś ciebie miłuje, czy się lęka. Nie patrz na to, co mówi. Patrz na to, co robi. Miłość zaprasza cię, zawsze, do przełamania okowo w ignorancji. Do stawiania dowolnych pytań. Do szukania dowolnych odpowiedzi. Do wypowiadania dowolnych słów. Do dzielenia się dowolną myślą. Do popierania dowolnego systemu. Do wyznawania dowolnego Boga. Do życia twoją prawdą. Miłość zaprasza cię, zawsze, do życia twoją prawdą. Dzięki temu wiesz, że to miłość. Ja ciebie kocham. Dlatego przemówiłem do ciebie, aby objawić ci, że niewiedza jest iluzją. Ty wiesz wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o swojej prawdziwej istocie, którą jest miłość. Niczego nie musisz się uczyć. Wystarczy tylko, że sobie przypomnisz. Wmówiono ci, że Boga nie można poznać i nawet zadawanie pytań na jego temat jest wykroczeniem. To nieprawda. Żadne z powyższych twierdzeń nie jest prawdziwe. Wmówiono ci, że ja potrzebuję czegoś od ciebie i jeśli tego nie otrzymam, nie powrócisz do domu, do jedności ze mną. To nieprawda. Żadne z powyższych twierdzeń nie jest prawdziwe. Wmówiono ci, że między tobą a mną istnieje podział i między wami nawzajem istnieje podział. To nieprawda. Żadne z powyższych twierdzeń nie jest prawdziwe. Wmówiono ci, że wszystkiego jest mało i dlatego musicie ze sobą rywalizować o wszystko, włącznie ze mną. To nieprawda. Żadne z powyższych twierdzeń nie jest prawdziwe. Wmówiono ci, że moja miłość wobec ciebie jest warunkowa i jeśli znasz i spełnisz wszystkie moje warunki, a także warunki konieczne do zwycięstwa w zawodach o życie, wówczas jesteś lepszy. To nieprawda. Żadne z powyższych twierdzeń nie jest prawdziwe. Wreszcie, wmówiono ci, że nie wiesz, że to wszystko nieprawda i że nigdy się nie dowiesz prawdy, bo to wszystko jest dla ciebie zbyt zawiłe. To nieprawda. Żadne z powyższych twierdzeń nie jest prawdziwe. A oto prawda. Bóg niczego nie potrzebuje. Bóg nie może przegrać i ty też nie. Nie ma podziału między niczym. Wszystkiego jest dość. Nie musisz nic robić. Nigdy nie zostaniesz osądzony. Nigdy nie zostaniesz potępiony. Miłość nie zna warunków. Rzecz nie może być wyższa od siebie samej. Ty już to wszystko wiesz. Część druga. Poskromienie iluzji. 11. Mądrze uczyć swoje dzieci. Wpajaj te prawdy swoim dzieciom.
Ucz swoje dzieci, że niczego poza sobą nie potrzebują do szczęścia ani osoby, ani miejsca czy rzeczy i prawdziwe szczęście odnajduje się wewnątrz siebie. Ucz je, że są samowystarczalne. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Ucz swoje dzieci, że przegrana to wymysł, że każda próba jest udana i każdy wysiłek prowadzi do zwycięstwa, przy czym pierwszy i ostatni na równi zasługują na szacunek. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Ucz swoje dzieci, że łączy je głęboka więź z całym życiem, że stanowią jedno z wszystkimi ludźmi i nigdy nie są oddzieleni od Boga. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Ucz swoje dzieci, że żyją w świecie cudownej obfitości i jest dosyć dla każdego, i że nie przez gromadzenie, lecz przez dzielenie się dobrami najwięcej się zyskuje. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Ucz swoje dzieci, że nie potrzebują niczego robić, aby zasługiwać na godne i dostatnie życie, że nie potrzebują o nic z nikim rywalizować, a Bóg błogosławi wszystkim. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Ucz swoje dzieci, że nigdy nie będą osądzą, że nie muszą uważać, aby nigdy nie zbłądzić i nie potrzebują się zmieniać lub poprawiać, aby w oczach Boga uchodzić za piękne i doskonałe. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Ucz swoje dzieci, że konsekwencje i kara to nie jedno i to samo, że śmierci nie ma i Bóg nigdy nikogo nie potępi. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Ucz swoje dzieci, że miłość nie zna warunków, że nie potrzebują się martwić tym, że kiedykolwiek utracą twoją miłość lub Boga, a ich miłość ofiarowana bezwarunkowo to największy dar, jaki mogą sprawić światu. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Ucz swoje dzieci, że być wyjątkowym nie znaczy być lepszym, że uznawanie swojej wyższości nad kimś to niedostrzeganie, kim jest w istocie, a ze stwierdzenia, mój sposób nie jest lepszy, to tylko jeden z wielu, płynie wielka uzdrowicielska moc. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Ucz swoje dzieci, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, że iluzje niewiedzy można usunąć z powierzchni ziemi i tak naprawdę wystarczy tylko ludziom zwrócić ich samych przez przypomnienie im ich prawdziwej istoty. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Nauczaj nie słowami, lecz czynami, nie wykładem, lecz przykładem. Albowiem dzieci naśladują to, co robisz, i stają się takie, jak ty jesteś. Idź więc i nauczaj nie tylko swoje dzieci, ale wszystkie ludy i narody. Gdyż wszystkie ludy są twymi dziećmi, a wszystkie narody są ci domem, odkąd kroczysz drogą duchowego mistrzostwa. Na tę podróż wyruszyłeś wiele stuleci i wiele wcieleń temu. Do tej podróży sposobiłeś się długo i ona przywiodła cię tutaj, do tego miejsca i czasu. Silniej niż dotąd coś nagli cię teraz do dalszej drogi, odczuwasz przyspieszenie. To nieuchronny skutek tęsknoty twojej duszy. To mowa twojego serca w języku twego ciała. To odzywa się boskość w tobie. Wzywa cię głośniej niż kiedykolwiek, ponieważ słyszysz ją jak nigdy dotąd. Czas podzielić się ze światem szczytną wizją. To wizja zrodzona w umysłach tych, którzy prawdziwie poszukiwali, w sercach tych, którzy prawdziwie kochali, w duszach tych, którzy prawdziwie odczuwali jedność życia. Gdy raz to poczułeś, nie zadowoli cię błahsza rzecz. Gdy raz tego doświadczyłeś, nie będziesz pragnął niczego innego, jak podzielić się tym z ludźmi wokół ciebie. To jest bowiem rzeczywistość, która rażąco odcina się od iluzji. Będziesz mógł jej doświadczyć i poznać ją dzięki iluzji. Lecz nie jesteś iluzją, a ty, którego doświadczasz w obrębie iluzji, to nie ty, jakim jesteś w istocie. Dopóki w twoim przekonaniu iluzja jest realna, nie pamiętasz, kim jesteś naprawdę. Musisz zrozumieć, że iluzja jest złudzeniem, ty ją stworzyłeś dla celów jak najbardziej rzeczywistych, lecz sama iluzja rzeczywista nie jest. Przybyłeś tu po to, aby o tym pamiętać jaśniej, niż pamiętałeś dotąd. Przeobrażenie świata zależy od twojej pamięci. Kształcenie polega nie na wkładaniu, lecz na wykształcaniu, czyli wydobywaniu na jaw tego, co ukryte w środku. Prawdziwe nauczanie polega na wyciąganiu z ucznia tego, co już jest w jego wnętrzu. Mistrz wie o tym, dlatego nie potrzebuje nic tam wkładać. Mistrz stara się po prostu sprawić, aby uczeń zauważył obecność tego w sobie. Nauczanie nie polega na pomaganiu w zdobywaniu wiedzy, lecz na pomaganiu w przypominaniu wiedzy. Rola ucznia polega na pamiętaniu, nauczyciela zaś na przypominaniu. Wszelkie nauki to wspomnienia odzyskane. Niczego nowego nie można nauczyć, bo nie ma nic nowego do nauczenia. Wszystko, co kiedyś było, jest teraz i będzie kiedyś, jest już teraz. Dusza ma dostęp do tych wszystkich danych, gdyż należy do wszystkich danych. Wszystkie dane to Bóg, dany wszystkim.
Nie jest to proces jednorazowy. W istocie nie ma on końca, to ewolucja. Jeśli uważacie, że Bóg to proces lub istota skończona, to znaczy, że niedokładnie pamiętacie, jak naprawdę jest. Wyjawię wam wielki sekret, Bóg nigdy nie jest skończony. Bóg nie skończył z niczym. Z tobą też nie. Bóg nigdy z tobą nie skończył. To dlatego, że ty i Bóg to jedno. A skoro Bóg nie jest skończony, to ty również. Oto boska dychotomia, powiedziałem, że wszystko, co kiedyś było, jest teraz i będzie kiedyś, jest już teraz. Jednocześnie stwierdziłem, że proces ewolucji nie ma końca. Jak więc jedno i drugie może być prawdą? Odpowiedź ma związek z naturą czasu, jak wy go pojmujecie. W rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak czas, jest tylko proces przebiegający nieustannie, w niekończącej się chwili teraźniejszej. Bóg jest procesem. To wykracza poza ramy ludzkiej logiki czy ograniczone pojmowanie umysłu. Lecz te granice sami sobie narzuciliście, nie bez powodu. Wiąże się to z samą racją bytu iluzji, co tłumaczyłem ci wielokrotnie i uczynię to raz jeszcze, nim nasza obecna wypowiedź dobiegnie końca. Na razie niech zadowoli cię to, że Bóg nigdy nie przestaje stawać się Bogiem. Proces, dzięki któremu doświadczam siebie, jest ciągły, nieustający i natychmiastowy. Nawet ta część mnie, która objawia się w postaci ludzkości, obecnie przechodzi przeobrażenie. Pragniecie odegrać świadomą rolę w tym przeobrażeniu. O waszej woli uczestnictwa świadczy taka prosta rzecz jak sięgnięcie po tę książkę. Nie zabralibyście się do jej czytania, a tym bardziej nie dotarlibyście aż do tego miejsca, gdyby nie kierowała wami głęboka intencja powrotu do stanu świadomości. Nawet jeśli w swoim przekonaniu czytasz ten przekaz z pozycji krytyka czy sceptyka, to tylko tak ci się obecnie wydaje. Ukrytym celem, dla którego zwróciłeś się ku tej książce, jest odzyskanie pamięci w wielkim stylu. Na całym świecie dokonuje się powszechne odzyskiwanie pamięci. Zaczęło się na dobre, wszędzie wokół widać tego świadectwa. Zbliżacie się do drugiego etapu przemiany życia na waszej planecie, może się to spełnić w bardzo krótkim czasie, w ciągu kilkadziesiąt lat, za życia jednego, dwóch pokoleń, jeśli tak wybierzecie. Pierwszy etap tego przekształcenia trwał dużo dłużej, a dokładnie kilka tysięcy lat. Ale wobec kosmosu to i tak chwila. W tym okresie jednostki nazwane przez was nauczycielami, mistrzami, guru czy awatarami podjęły się zadania przypomnienia innym o ich prawdziwej istocie. W miarę jak rośnie liczba osób objętych oddziaływaniem tej garstki i ich nauk i osiąga krytyczną masę, doświadczycie ogólnego poruszenia ducha, przełomu, który zainicjuje drugim etap przemiany. Dorośli zaczynają uczyć młodych i ruch ten nabiera rozpędu. Wasza rasa stoi u progu przeobrażenia. Wielu odczuło przeskok, kiedy wkraczaliście w swoje nowe tysiąclecie. To był punkt zwrotny w procesie rozwoju świadomości, w którym odgrywasz obecnie swoją rolę. Utrzymanie tego tempa zależy od waszej młodzieży. Jeśli kształcenie waszych dzieci obejmie teraz pewne zasady życia, wasza rasa będzie mogła dokonać skoku kwantowego, do którego jest zdolna. Zbudujcie programy nauczania wokół pojęć, a nie wokół przedmiotów, takich zasadniczych pojęć jak świadomość, uczciwość, odpowiedzialność, tematów takich jak przejrzystość, dzielenie się z innymi, wolność, pełne wyrażanie siebie, radosne celebrowanie seksu, ludzka więź i rozmaitość w jedności. Wpajajcie im to, a nauczycie je mądrych rzeczy. Nade wszystko zaś uczcie je o iluzji, o tym, jak i po co z nią żyć, ale nie dać się jej zwieść. 12. Dostrzeżenie iluzyjności iluzji. Jak można dostrzec iluzyjność iluzji, gdy wydaje się ona taka realna? I dlaczego wydaje się taka realna, jeśli jest iluzją? Takie pytania stawiają sobie ludzie, wkraczając w etap świadomej ewolucji. Poznacie odpowiedzi i przełamiecie iluzję niewiedzy. Poddam te odpowiedzi pod waszą rozwagę tutaj. Pamiętaj, że jak z wszystkimi przekazami od Boga, należy przyjąć to jako coś cennego, ale nie nieomylnego. Wiedz, że ty jesteś dla siebie najwyższym autorytetem. Obojętnie, czy studiujesz Talmud, czy Biblię, Bhagavad Gita, czy Koran, Kanon Pali, czy Księgę Mormonów, czy dowolną świętą księgę, nie szukaj autorytetu na zewnątrz siebie. Raczej wniknij w swoje wnętrze, sprawdź, czy poznana prawda odpowiada prawdzie twojego serca. Jeśli tak, nie rozpowiadaj, ta książka zawiera prawdę. Mów, tak książka zawiera prawdę dla mnie. A gdy inni zapytają cię o sposób życia podyktowany odkrytą w twoim wnętrzu prawdą, nie omieszkaj podkreślić, że twój sposób nie jest lepszy, jest tylko jednym z wielu. Tym właśnie jest niniejszy przekaz. Innym spojrzeniem na sprawy, jednym z wielu. Jeśli dzięki niemu świat wydaje ci się bardziej zrozumiały, świetnie.
Jeśli bardziej wyczulacie na twoją wewnętrzną prawdę, dobrze. Ale uważaj, aby nie traktować tego jak swoją nową, świętą księgę, jak kolejnego zbioru wierzeń, który zastępuje poprzedni. Nie chodzi o nabywanie kolejnego zbioru wierzeń, chodzi o świadomość wiedzy. Wykorzystaj wszystko, co przywróci ci tę świadomość. Zrozum, że żyjesz w obrębie iluzji, gdzie nic nie jest rzeczywiste. Lecz iluzja wskazuje na to, co realne, i dzięki niej możesz tego doświadczyć. Jak można dostrzec iluzyjność iluzji, gdy wydaje się ona taka realna? I dlaczego wydaje się taka realna, jeśli jest iluzją? Najpierw odpowiem na drugie pytanie. Iluzja wydaje się taka realna, ponieważ tak wielu ludzi wierzy w jej prawdziwość. W waszym świecie rodem z Alicji w Kramie Czarów wszystko jest takie, jak wierzycie, że jest. Są na to tysiące, miliony przykładów. Podam wam dwa. Kiedyś wierzyliście, że Słońce obraca się wokół Ziemi i w rzeczy samej dla was się obracało. Wszystkie świadectwa dowodziły, że tak jest. Tacy byliście tego pewni, że w oparciu o to rozwinęliście całą astronomię. Kiedyś wierzyliście, że każde fizyczne ciało przemieszcza się z jednego punktu do drugiego w czasie i przestrzeni. Wszystkie świadectwa dowodziły, że tak jest. Tacy byliście tego pewni, że w oparciu o to rozwinęliście całą fizykę. Posłuchaj teraz uważnie. Niesamowite, że te nauki się sprawdzały. Astronomia, która powstała na podstawie waszego przekonania, że Ziemia stanowi środek wszechświata, sprawdzała się dostarczając wyjaśnienia zjawisk oglądanych przez was podczas ruchu ciał niebieskich na nocnym niebie. Wasz ogląd potwierdzał wasze przekonania, dając początek temu, co nazwaliście wiedzą. Fizyka, która powstała na podstawie waszego przekonania o zachowaniu się cząstek materii, sprawdzała się dostarczając wyjaśnienia zjawisk oglądanych przez was w świecie fizycznym. Znów, wasz ogląd potwierdzał wasze przekonania, dając początek temu, co określiliście wiedzą. Dopiero później, kiedy dokładniej przyjrzeliście się temu, co oglądaliście, zmieniliście zdanie. Ale to nie przyszło łatwo. Pierwsi, którzy nawoływali do zmiany poglądów, nazwani zostali odstępkami, heretykami, czy w późniejszych czasach, obłąkanymi lub bezrozumnymi. Ich koncepcja astronomii, w której Ziemia obiega Słońce, czy fizyki kwantowej, w której cząstki materii nie tyle poruszają się po linii ciągłej w czasie i przestrzeni, ale raczej znikają w jednym miejscu, pojawiają się w innym, skwitowana została jako duchowe i naukowe bluźnierstwo. Ich głosiciele byli nękani, prześladowani, a nawet skazywani na śmierć za swe poglądy. To nasze przekonania są prawdziwe, upierała się większość. Przecież potwierdzały je wszystkie obserwacje. Lecz co było najpierw, przekonania czy obserwacje? W to wnikać nie chcieliście. Czy to możliwe, że widzicie to, co chcecie dostrzec? Czy może być tak, że obserwujecie to, co oczekujecie, że ujrzycie? Albo ściślej mówiąc, przeoczacie to, czego nie spodziewacie się zobaczyć? Odpowiedź brzmi, tak. Nawet dziś, mimo że wasza współczesna nauka znużona błędami przeszłości deklaruje, że najpierw obserwacja, później wnioski, nie można tym wnioskom zbytnio ufać. Ponieważ niemożliwy jest ogląd obiektywny. Nauka doszła do wniosku, że żadna obserwowana rzecz nie jest wolna od wpływu obserwatora. Na gruncie duchowości podkreślano to już przed wieloma wiekami, a nauka dopiero teraz się połapała. Wasi lekarze w laboratoriach nauczyli się, że dopiero próba podwójnie ślepa daje jako taką gwarancję dokładności. Taka, w której ani eksperymentator, ani uczestnik nie znają nazwy leku, którego działanie sprawdza się na uczestniku, przyp. Tłum. W ludzkim doświadczeniu wszystko rozważane jest w odniesieniu do tego, co jak uważacie, już rozumiecie. Nie potraficie tego uniknąć. Nie znacie innego sposobu postępowania. Innymi słowy, patrzycie na iluzję z głębi iluzji. Zatem każdy wniosek, jaki wyciągacie na temat iluzji, jest oparty na iluzji. Czyli każda konkluzja to iluzja. Niech to będzie twoim nowym odkryciem i ciągłą przestrogą, każda konkluzja to iluzja. Powróćmy teraz do pytania pierwszego. Jak można dostrzec iluzyjność iluzji, gdy wydaje się ona taka realna? Dowiedzieliście się przed chwilą, że iluzja wydaje się taka realna nie dlatego, że jest realna, lecz ponieważ mocno w jej realność wierzycie. Dlatego też, aby zmienić sposób postrzegania iluzji, należy zmienić swoje przekonania na temat iluzji. Mówiono ci kiedyś, że zobaczyć to uwierzyć. Ale ostatnio lansuje się nowy pogląd, uwierzyć to zobaczyć. I powiadam wam, to jest prawda. Jeśli stając wobec iluzji wierzysz, że to jest złudzenie, ujrzysz ją jako iluzję, mimo że wydaje się nader rzeczywista.
Wówczas będziesz mógł wykorzystać iluzję zgodnie z jej przeznaczeniem jako narzędzie, z pomocą którego doświadcza się ostatecznej rzeczywistości. Będziesz pamiętał o budowaniu iluzji. Sprawisz, że będzie tym, co sobie życzysz, zamiast przyglądać się, jak odsłania się przed tobą taka, jak twoim zdaniem musi być, bo tak po prostu jest, i koniec. Jak można to zrobić? Już to robicie. Po prostu nie zdajecie sobie z tego sprawy, dlatego dokonujecie nieświadomych wyborów. To znaczy, wtedy gdy naprawdę wybieracie. W większości przypadków zdajecie się po prostu na cudze wybory. Waszym wyborem było wybranie tego, co inni przed wami. W ten sposób powielacie kulturowy mit waszych przodków, tak jak oni swoich poprzedników, aż po siódme pokolenie. Dzień, w którym przestanie wybierać to, co wybrano dla was, przyniesie wam wyzwolenie. Nie uciekniecie od iluzji, ale się od niej uwolnicie. Będziecie w niej żyć, lecz ona straci nad wami władzę. Kiedy poznacie jej cel, nie przerwiecie iluzji, dopóki nie spełni ona swego zadania. Waszym celem jest nie tylko poznanie i doświadczenie swej prawdziwej istoty, ale stworzenie siebie, jakimi dalej będziecie. Stwarzanie siebie na nowo w każdej poszczególnej chwili teraźniejszości, w kolejnym najwspanialszym wydaniu najszczytniejszego wizerunku siebie, oto czym jest ewolucja. Wcale nie musisz ucierpieć wskutek tego procesu. Możesz być w świecie, lecz zarazem nie z tego świata. Gdy tak się stanie, zaczniesz doświadczać świata zgodnie ze swoim wyborem. Zrozumiesz wtedy, że doświadczenie jest akcją, nie reakcją, czymś, co powodujesz, a nie czymś, co ci się przydarza. Przy takim podejściu wszystko w twoim życiu ulegnie zmianie. Gdy wystarczająca liczba ludzi to zrozumie, wszystko w świecie ulegnie zmianie. Mistrzami są ci, którzy przeniknęli ten sekret. Awatarami są ci, którzy go głosili. Błogosławieni są ci, którzy nim żyją. Dlatego bądźcie błogosławieni. Aby żyć na wzór oświeconego mistrza, musisz stać się odstępcą i bluźniercą, ponieważ przestaniesz wierzyć w to, co reszta, a pozostali przeczyć będą twej nowej prawdzie tak jak ty przeczysz ich starej. Będziesz zaprzeczał realności świata takiego, jakiego doświadczają inni, na podobieństwo tych, którzy sprzeciwiali się poglądowi, że świat jest płaski. Jak w tamtych czasach, przeciwstawisz się wprost temu, co uchodzi za niezaprzeczalne. Jak w tamtych czasach, zrodzi to spory i kłótnie, a ty wyruszysz przez wzburzone oceany ku bezkresnym horyzontom. I jak w tamtych czasach, znajdziesz nowy świat. Na stworzenie takiego świata czekałeś, do takiego świata byłeś przeznaczony od początku czasu. Czas też jest złudzeniem, więc poprawniej będzie powiedzieć, odkąd zaczęła się iluzja. Pamiętaj wciąż, iluzja nie jest czymś, co znosisz, lecz czymś, co wybierasz. Jesteś tu zgodnie ze swoim życzeniem. Gdybyś sobie tego nie życzył, nie byłoby tak. Wiedz jednak, że iluzja, w której żyjesz, jest twoim dziełem, a nie cudzym, na twój użytek. Ludzie uchylają się od odpowiedzialności za życie, jakiego doświadczają, twierdzą, że Bóg takim je stworzył, a oni muszą to znosić. Lecz powiadam wam, świat, w jakim żyjecie, jest w takim stanie dlatego, że wyście to wybrali. Kiedy przestanie wam odpowiadać taki świat, zmienicie go. Trudno jest ludziom pogodzić się z tą prawdą. Oznaczałoby to przyznanie się do współudziału, a na to nie potrafią się zdobyć. Wolą raczej występować w roli ofiary z konieczności niż bezwiednego współtwórcy. Rzecz jasna, to zrozumiałe. Nie moglibyście sobie darować, gdyby okazało się, że świat jest waszym wspólnym dziełem, wynikiem waszej woli i pragnień. A dlaczego nie moglibyście sobie wybaczyć? Ponieważ nie sądzicie, że ja bym wam wybaczył. Wpojono wam, że są rzeczy niewybaczalne. Jak więc macie darować sobie, czego jak wiecie, nie darowałby wam Bóg? To niepodobna. Dlatego wasze następne posunięcie jest uzasadnione, wykręcacie się od wszelkiej odpowiedzialności za to. Zaprzeczacie, byście mieli z tym cokolwiek do czynienia, z tym, co w moich oczach musi zapewne uchodzić za występki, których nie wolno puścić płazem. To pokrętna logika, ponieważ jeśli nie wy doprowadziliście świat do takiego stanu, to kto? Jeśli ktoś powie, że to Bóg stworzył świat z tymi wszystkimi okropnościami, zaraz odzywają się głosy obrony. Nie, 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 Bóg tylko dał człowiekowi wolną wolę. To człowiek jest za to wszystko odpowiedzialny. Lecz gdy ja mówię, macie rację. To nie moje dzieło, jak wygląda życie, wasze życie. Wy jesteście twórcami waszej rzeczywistości, temu też zaprzeczacie. Ani tak, ani siak. Ani Bóg nie stworzył tego, ani ludzie. Obie strony tylko przyglądają się ze smutkiem. Ale kiedy życie wam dopiecze, uderzacie w inny ton. Gdy sprawy biorą zły obrót, gotowi jesteście mimo wszystko zrzucić winę na mnie.
Jak mogłeś do tego dopuścić, woła cię do mnie. Niektórzy nawet wygrażają niebiosom. Zapanował zamęt. Świat nie tylko jest okrutny, ale został taki stworzony przez okrutnego i surowego Boga. Aby ten pogląd podtrzymać, musicie postrzegać siebie w oderwaniu od Boga, ponieważ sami nie stworzylibyście świata okrutnego i surowego. Musicie wyobrażać sobie Boga, który posunie się do tego, do czego sami byście się nie posunęli, a siebie samych jako zależnych od Jego widzimisię. Uczyniliście tak na gruncie religii. Ale nawet w tym dostrzegacie sprzeczność, ponieważ Bóg, jaki występuje w waszych najszczytniejszych pojęciach, również do tego by się nie posunął. Więc kto za tym stoi? Ktoś musi być za to odpowiedzialny, tylko kto? Na scenę wkracza szatan. Aby rozwiązać sprzeczność między wizerunkiem Boga a jego czynami i wymigać się od własnej odpowiedzialności, ludzie wymyślili osobę trzecią. Idealnego kozła ofiarnego. Diabła. Teraz wreszcie wszystko jest zrozumiałe. Jest jeszcze ktoś, kto staje między tym, czego pragniecie wy i czego pragnę ja, i unieszczęśliwia obie strony. Wy nie jesteście odpowiedzialni za niemiłosierny, nieprzyjazny świat. To nie wasze dzieło. Cóż, przyznacie, może w jakimś stopniu się do tego przyczyniliśmy, ale to nie nasza wina. To diabeł nas do tego skusił. Zdanie jak z dowcipu stało się waszą teologia. A może wasza teologia obróciła się w żart. Tylko wy możecie to rozstrzygnąć. 13. Zrozumienie celu iluzji. Jest sposób na to, aby położyć kres zamętowi, na to, aby dostrzec iluzję jako iluzję, a mianowicie, użyć iluzji. Poznasz, że iluzja jest nierzeczywista po tym, że łatwo nią manipulować. Tak się nie da, odezwą się głosy. To wyższy porządek, to nas przerasta. Lecz ludzie świadomie budują iluzje każdego dnia i żyją wedle nich. Czy znasz kogoś, kto przesuwa swój zegarek 15 minut do przodu po to, aby się nie spóźniać? Są tacy, którzy tak robią. Naprawdę nastawiają swoje zegarki lub budziki na godzinę 5, 10 czy 15 minut późniejszą od prawdziwej. A kiedy patrzą na zegar, mobilizują się do szybszego działania, ponieważ udają, że jest kilka czy kilkanaście minut później niż w rzeczywistości. Niektórzy zapominają nawet, że płatają sobie samym takiego figla i sądzą, że naprawdę jest ta godzina, którą pokazuje zegar. Wtedy właśnie iluzja przestaje im służyć. Przestaje spełniać swoje zadanie. Ten, kto zdaje sobie sprawę, że czas na jego zegarku to iluzja, która jest jego własnym dziełem, odpręża się, kiedy widzi, która jest godzina, ponieważ wie, że ma jeszcze kilka minut w zapasie. Wrzuca wyższy bieg i zwiększa swoją sprawność dlatego, że jest rozluźniony. Rozumie, że iluzja to nie rzeczywistość. Ktoś, kto na chwilę zapomniał, że czas na jego zegarku to iluzja, która jest jego własnym dziełem, denerwuje się, ponieważ sądzi, że iluzja jest prawdą. Tak oto dwie osoby wykazują zupełnie odmienną reakcję na te same okoliczności. Jedna postrzega iluzję jako iluzję, a druga postrzega iluzję jako rzeczywistość. Tylko wtedy, gdy iluzja zostanie rozpoznana, doświadczona jako iluzja, może przynieść poznanie ostatecznej rzeczywistości. Służy wówczas celowi zamierzonemu przez swojego twórcę. Teraz już rozumiesz. Iluzję można wykorzystać, jeśli się wie, że to iluzja, a można wiedzieć, że to iluzja, jeśli się ją wykorzysta. To okrężny proces, jak samo życie. Zaczyna się od zaprzeczenia temu, że iluzja ma cokolwiek wspólnego z ostateczną rzeczywistością. Od dawna wypierasz się ostatecznej rzeczywistości. Wypierasz się swojej prawdziwej istoty i mojej. Teraz wystarczy zamienić przedmiot zaprzeczenia. Można to nazwać zwrotem. Rozejrzyj się wokół i ogłoś, w moim świecie nic nie jest rzeczywiste. To takie proste. Powtarzałem ci to wielokrotnie, na różne sposoby. Mówię ci raz jeszcze. Nic, co masz przed oczami, nie jest realne. To twój budzik, przesunięty o 10 minut do przodu. Ale ty się nie budzisz. Wmawiasz sobie, że jest inaczej niż w rzeczywistości. Ale strzeż się, ponieważ łatwo możesz zapomnieć, że żyjesz w obrębie iluzji będącej twoim własnym wytworem. Niektórzy z was mogą popaść w przygnębienie na wieść, że to, czego doświadczają na tej planecie, jest tylko na niby. Ale nie traćcie ducha, gdyż wasz świat to niepowtarzalny dar, cud do podziwiania, skarb dany wam ku uciesze. Życie na płaszczyźnie fizykalnej to naprawdę coś pięknego. Możecie zaznać w nim szczęścia, uświadamiając sobie, ogłaszając, wyrażając i realizując prawdziwych siebie. Idź więc w ten wspaniały świat, swoje własne dzieło i przekuj swoje życie na niezwykłe świadectwo i porywające doświadczenie najszczytniejszej idei, jaką kiedykolwiek miałeś na swój temat. Pamiętaj, że każdy czyn to akt samookreślenia.
Każda myśl zawiera stwórczą energię. Każde słowo daje wyraz Twojej prawdzie. Zobacz, co robisz dzisiaj. Czy taki właśnie wizerunek wybierasz dla siebie? Zobacz, co myślisz dzisiaj. Czy to właśnie pragniesz powołać do istnienia? Zobacz, co mówisz dzisiaj. Czy taki chcesz nadać kształt swej rzeczywistości? Każda chwila jest święta, to chwila tworzenia. To nowy początek, za każdym razem rodzisz się na nowo. Ta droga prowadzi cię ku duchowemu mistrzostwu. Zostawisz za sobą zgotowany przez ciebie samego koszmar i wkroczysz w wymarzoną i przeznaczoną ci rzeczywistość. Staniesz oko w oko ze Stwórcą. 14. Rozważania o iluzjach. Padło tutaj stwierdzenie, że gdy człowiek osiągnie duchowe mistrzostwo, nic nie jest w stanie go unieszczęśliwić. Powiedziano też, że uzyskanie takiego stanu jest możliwe przez poznanie wielkiej tajemnicy. Już ją wam wyjawiłem, ale nie określiłem jej jako sekret. Zatem mogło umknąć waszej uwagi, iż to spostrzeżenie stanowi klucz do wszystkiego. Oto raz jeszcze to spostrzeżenie. Oto sekret. Podział nie istnieje. Ten wgląd może zupełnie odmienić wasze doświadczenie życia. Ten wgląd przekłada się na proste stwierdzenie, które gdyby trafiło do waszego codziennego słownika, wywróciłoby świat do góry nogami. Wszyscy stanowimy jedno. W rzeczywistości ustawiłoby ono wszystko tak, jak należy. Kiedy bowiem zdajecie sobie sprawę, że jest jedno i tylko jedno, jedna rzeczywistość i tylko jedna rzeczywistość, jeden byt i tylko jeden byt, wówczas domyślacie się, że ten jeden byt zawsze stawia na swoim. Musi. Innymi słowy, nie istnieje przegrana. Kiedy zyskujecie taką jasność, dostrzegacie wyraźnie, że skoro przegrana nie wchodzi w grę, temu jednemu bytowi niczego nie brakuje. Dlatego też nie istnieje potrzeba. To olśnienie sprawia, że nagle misterna konstrukcja przewraca się, jak kostki domina, jedno pociąga za sobą w dół następne. Rozsypują się mity kulturowe, na których wspierało się twoje życie. Opowieści te, począwszy od tego, co w waszych wyobrażeniach jest potrzebne do ułożenia sobie życia, do tego, jak wyobrażacie sobie sam początek tego wszystkiego, bez wyjątku, nic nie mają wspólnego z ostateczną rzeczywistością. Abyście w swoim rozwoju jako rasa mogli posunąć się do przodu, musicie odciąć się od tych mitów. Można tego dokonać na kilka sposobów. Najskuteczniejszym jest wyciszenie. W wewnętrznym uspokojeniu odnajdziecie prawdziwych siebie. W ciszy usłyszycie tchnienie swej duszy i Boga. Powtarzałem to wielokrotnie i powiem raz jeszcze, odnajdziesz mnie w ciszy. Medytuj codziennie. Zadaj sobie pytanie, czy możesz przeznaczyć dla Boga 15 minut każdego ranka i 15 minut co wieczór. Jeśli nie masz czasu, jeśli twój plan dnia jest napięty, jeśli masz zbyt dużo innych zajęć, to dałeś się usidlić iluzji bardziej, niż ci się wydaje. Ale nie jest za późno, nigdy nie jest za późno na odsunięcie od siebie iluzji, przejrzenie jej na wylot i doświadczenie z jej pomocą ostatecznej rzeczywistości. Na początek wydziel drobny ułamek swych godzin czuwania każdego dnia, tylko tyle trzeba na obcowanie ze mną. Przyzywam cię do siebie. Zapraszam ciebie na spotkanie ze Stwórcą. We wspólnocie ze mną, w jedności poznasz prawdę o sobie. Dzięki temu doświadczeniu zrozumiesz, że zaprzeczanie tej prawdzie wzmacnia negatywne skutki iluzji. Iluzja miała dostarczyć wam radości. Miała służyć jako narzędzie. Nie miała być wam brzemieniem i zgryzotą, utrapieniem i udręką. Przestanie taką być, gdy pojmiecie ostateczną rzeczywistość, podział nie istnieje. Nic nie jest oddzielone od niczego. Jest tylko jedność. Nie jesteście oddzieleni jeden od drugiego, ani od niczego w życiu. Ani ode mnie. Ponieważ nie istnieje podział, nie może być niedoboru. Albowiem jedno co jest wystarcza sobie. Ponieważ nie istnieje niedobór, nie może być wymogu. Albowiem skoro niczego ci nie potrzeba, nie musisz nic robić, aby cokolwiek otrzymać. Ponieważ nie musisz nic robić, nie zostaniesz osądzony z tego tytułu. Ponieważ nie zostaniesz osądzony, nie możesz być potępiony. Ponieważ nigdy nie zostaniesz potępiony, będziesz wiedział, że miłość jest bezwarunkowa. Ponieważ miłość jest bezwarunkowa, nic i nikt nie może rościć sobie wyższości w Królestwie Boga. Nie ma tu hierarchii ani rankingów. Nikt nie zasługuje na więcej miłości od pozostałych. Miłość jest doświadczeniem całkowitym. Nie można kochać odrobinę lub dużo. Nie da się wydzielać miłości. Można kochać rozmaicie, ale nie w różnym stopniu. Pamiętaj o tym. Nie da się stopniować miłości. Jest obecna lub nie, a w Królestwie Boga występuje zawsze. To dlatego, że Bóg nie jest szafaszem miłości, Bóg jest miłością. Powiedziałem, że ty i ja to jedno, i tak jest.
Jako istota uczyniona na obraz i podobieństwo moje, Ty również jesteś miłością. Tym jesteś naprawdę. Nie jesteś odbiorcą miłości, jesteś tym, czego pragnąłbyś doznawać. To sekret, którego poznanie zmienia ludzkie życie. Niejedno życie ludzie spędzają na szukaniu tego, co już posiedli. A posiedli to, ponieważ są tym. Aby zyskać miłość, trzeba tylko być miłością. Jesteście umiłowani przeze mnie. Każdy z was. Wszyscy bez wyjątku. Żaden z was nie jest ukochany bardziej od innych, ponieważ żaden z was nie jest bardziej mną od innych, chociaż niektórzy bardziej mnie pamiętają i przez to siebie samych. Dlatego nie zapominaj się. Umiłowany, bądź miłością. Czyń to na moją pamiątką. Jesteś częścią mnie, członkiem Bożego ciała. Kiedy pamiętasz, kim naprawdę jesteś, powracasz do całości, zostajesz ocalony. Okres wygnania, rozczłonkowania się kończy. Ciało staje się całe. Jest tylko jedno ciało, jeden byt. Zawsze o tym pamiętaj. Ponieważ wyższość nie istnieje, nie jest tak, że jedni wiedzą więcej, inni mniej. Po prostu jedni pamiętają więcej, inni pamiętaj mniej, z tego, co zawsze było wiadome. Nie istnieje niewiedza. Zwracam się do was po raz kolejny z przesłaniem, miłość jest bezwarunkowa. Życie nie ma końca. Bóg niczego nie łaknie. Ty sam jesteś cudem Bogiem w ludzkiej postaci. To właśnie chciałeś usłyszeć od niepamiętnych czasów. To właśnie przeczuwało twoje serce, a umysł odrzucał. To właśnie szeptała ci raz po raz dusza, zagłuszana przez twoje ciało i ciała wokół ciebie. Wypierałeś się mnie z nakazu tych samych religii, które jakoby zapraszały cię do mnie. Wpajano ci bowiem, że nie jesteś mną, a ja nie jestem tobą, i sama myśl o tym stanowi grzech. Nie jesteśmy jednym, powiadają, lecz stwórcą i stworzeniami. Niemniej to właśnie zaprzeczanie tej jedności jest przyczyną wszelkich nieszczęść i wszelkiego cierpienia w twoim życiu. Zapraszam ciebie teraz na spotkanie ze Stwórcą. Znajdziesz Stwórcę we własnym wnętrzu. 15. Wykorzystanie iluzji. Jako przygotowanie gruntu pod twoje spotkanie ze Stwórcą wskazane jest odsunięcie od siebie iluzji, włącznie ze złudzeniem odrębności twej własnej i Stwórcy. To właśnie odbywa się tutaj. Na tym polega zadanie tych wszystkich rozmów z Bogiem. Chodzi ci o to, aby żyć w obrębie iluzji, ale nie w iluzji. Szczere poszukiwania przywiodły cię do tego przekazu. Od pewnego czasu stało się dla ciebie widoczne, że w iluzjach tkwi usterka. Powinno to było uzmysłowić ludziom, że iluzje to błąd co do jednej. Lecz ludzie przeczuwali, że nie mogą odrzucić iluzji, bo dobiegłaby tym samym końca rzecz o doniosłym znaczeniu. I mieli rację, ale postąpili niewłaściwie. Zamiast przejrzeć iluzje jako iluzje właśnie i użyć ich do celu, do jakich były przeznaczona, uznali, że muszą naprawić tkwiącą w nich usterkę. Rozwiązaniem było nie usunięcie usterki, ale dostrzeżenie jej i przypomnienie sobie tego, co w głębi duszy przeczuwaliście. Dlatego nie mogliście odrzucić iluzji bez jednoczesnego przekreślenia rzeczy o doniosłym znaczeniu. Tłumaczyłem to niejednokrotnie podczas naszej rozmowy. Wyjaśnię ci to ostatni raz, raz na zawsze, abyś miał niezmąconą jasność co do tego. Racją bytu iluzji jest zapewnienie umiejscowionego pola odniesienia, w ramach którego możesz stworzyć siebie na nowo w kolejnym najwspanialszym wydaniu swojej najświetniejszej wizji siebie. Sam wszechświat jest takim polem odniesienia. To zarówno jego definicja, jak i cel. Dzięki niemu życie może być wyrażane i doświadczane na płaszczyźnie fizykalnej. Ty stanowisz umiejscowioną postać tego samego pola odniesienia, jak wszyscy i wszystko dokoła. Innymi słowy, to umiejscowiony Bóg. Poza obrębem tego pola możesz jedynie poznać siebie jako wszystko, co jest. A wszystko, co jest, nie może siebie takim doświadczyć, skoro nie ma nic innego. W braku tego, czym nie jesteś, to czym jesteś nie może zaistnieć. Nie można tego doświadczyć, poznać. Powtarzałem to wiele razy. Tłumaczyłem ci, że nie ma wolnego bez szybkiego. Nie ma dołu bez góry. Nie ma tam bez tutaj. Pod nieobecności iluzji jesteś całkiem dosłownie ni tu ni tam. Dlatego też zbiorowym wysiłkiem stworzyliście te znakomite iluzje. Cały świat, wszechświat nawet, jako swoje dzieło. Dostarczyło to wam sposobności w postaci pola odniesienia, w ramach którego możecie postanawiać i ogłaszać, stwarzać i wyrażać, doświadczać i realizować to, czym jesteście w istocie. Wszyscy jesteście w to zaangażowani. Bez wyjątku. Każde z indywidualnych upostaciowań boskości, jakimi jesteście. Staracie się poznać, określić siebie. Kim jesteś? Jesteś dobry, zły. Co znaczy dobry? Co znaczy zły? Jesteś duży.
mały, co znaczy duży, co znaczy mały. Czy któreś z tych określeń odnosi się do ciebie? Jak to jest być takim? Czy naprawdę jesteś godny podziwu? To jedyne pytanie, jakie stawiał sobie Bóg. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? I kim teraz postanawiam być? To jedno ma znaczenie i to jedno twoja dusza stara się rozstrzygnąć przez całe twoje życie, w każdej chwili. Nie dowiedzieć się, rozstrzygnąć, albowiem życie nie polega na odkrywaniu, lecz na tworzeniu. Każdy czyn to akt samookreślenia. Bóg nieustannie siebie samego stwarza na nowo i doświadcza. Tym samym zajmujesz się tutaj ty. Aby móc doświadczyć, czym jesteś w istocie, doświadczasz czegoś innego, czym nie jesteś. Właściwie nie ma rzeczy, którą byś nie był. Jesteś wszystkim, całością. Bóg to całość, Bóg to wszystko. Lecz, abyś ty, Bóg, mógł poznać tę cząstkę, którą obecnie wyrażasz, musisz wyobrazić sobie, że jest coś, czym nie jesteś. To wielki popis wyobraźni, to iluzje życia. Dlatego zrób z iluzji użytek, bądź wdzięczny, że są. Twoje życie to czarodziejska sztuczka, a czarodziejem jesteś ty sam. Wyrażanie chwały swej prawdziwej istoty w konfrontacji z iluzją, na tym polega dążenie do mistrzostwa duchowego. Należy jednak przy tej okazji zaznaczyć, że iluzje potrafią sprawiać wrażenie bardzo realnych. Zrozumienie, że iluzje są zbiorowym omamem, to pierwszy krok na drodze do wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem, ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba bowiem zdecydować, co oznaczają. Na końcu zaś wybiera się ten przejaw boskości, cząstkę jaźni, której pragnie się doświadczyć w umiejscowionym polu odniesienia, sytuacji, czy okolicznościach, w waszym nazewnictwie, napotkanym, stworzonym przez siebie. Oto w skrócie ów proces. A. Rozpoznaj iluzję jako iluzję. B. Zdecyduj, co ona oznacza. C. Stwórz siebie na nowo. Wykorzystać te 10 iluzji można na wiele sposobów, tak jak na wiele sposobów można ich doświadczać. Mogą występować w przebraniu obecnej rzeczywistości lub pod postacią wspomnień z przeszłości. Ta ostatnia forma jest używana przez wysoko rozwinięte kultury i istoty. Istoty oświecone zdają sobie sprawę z istnienia iluzji, nie odrzucają ich. Pamiętaj, że przekreślenie ich równałoby się przerwaniu życia, jakie znacie, ale doświadczają ich jako swej przeszłości, nie jako teraźniejszości. Podtrzymują w sobie nawzajem pamięć o nich, ale wystrzegają się traktowania ich, jakby stanowiły obecną rzeczywistość. Ale obojętnie, czy doświadczasz ich w swojej teraźniejszości, czy jako okruchów przeszłości, ważne jest, aby widzieć jasno, czym są iluzjami. Wówczas możesz rozporządzać nimi do woli. Jeśli masz ochotę doświadczyć określonej cząstki siebie, masz do dyspozycji iluzję. Każdą z nich można wykorzystać w celu doświadczenia licznych aspektów twojej tożsamości, można też łączyć iluzję dla doświadczania wielorakich aspektów czy jednego aspektu na wiele sposobów. Na przykład pierwszą i czwartą iluzję potrzeby i niedoboru można ze sobą powiązać, aby objawić niuans swej prawdziwej istoty zwany zaradnością. Nie można zaznać swojej zaradności, gdy nie ma czemu zaradzić. Z pomocą iluzji potrzeby i niedoboru można najpierw pielęgnować w sobie ideę niedostatku, a następnie temu zaradzić. Powtarzanie tego może przywołać doświadczenie, w którym wykazujesz swoją zaradność, umiejętność sprawiania, że zawsze będziesz miał pod dostatkiem tego, co ci potrzeba. Doświadczenie to zostanie usankcjonowane przez ostateczną rzeczywistość. Weźmy kolejny z niezliczonych przykładów. Drugą i szóstą iluzję przegranej i osądu można połączyć dla uzyskania konkretnego efektu czy doznania. Możesz wyobrazić sobie, że zawiodłeś w czymś, wówczas możesz sam siebie osądzić lub zdać się na osąd innych. Następnie możesz wznieść się ponad swą porażkę, zgiąć rękę w geście wyrażającym „ja wam jeszcze pokażę” i w końcu zatriumfować. To wyśmienite przeżycie, niemal każdy sprawiał je sobie po wielokroć. Lecz jeśli stracisz z oczu to, że przegrana i osąd są iluzjami, łatwo możesz w nich ugrzęźnąć i wtedy przyjmą pozory okrutnej rzeczywistości. Od okrutnej rzeczywistości życia można uwolnić się przez rozpoznanie iluzji jako omamów właśnie. Iluzje można dowolnie ze sobą łączyć: podział z potrzebą, potępienie z wyższością, niewiedzę z wyższością, niedobór i potępienie z przegraną, itd. W pojedynkę czy w zespole iluzje stanowią znakomite kontrastowe pola odniesienia, na tle których można doświadczyć swej prawdziwej istoty. Wielokrotnie słyszałeś już, że w świecie względności nie możesz doświadczyć, kim jesteś, inaczej niż w zestawieniu z tym, czym nie jesteś.
Celem iluzji jest właśnie dostarczenie kontekstu dla doświadczenia każdego aspektu siebie, sposobności do wybrania najszczytniejszego aspektu, jaki w danej chwili zdołasz sobie wyobrazić. Rozumiesz teraz? Dobrze. Rozpatrzmy teraz iluzje po kolei, wraz z przykładami ich wykorzystania do stwarzania siebie na nowo. Pierwsza iluzja, iluzja potrzeby, może posłużyć do doświadczenia tego ogromnego składnika twej prawdziwej tożsamości, który daje się ująć jako to, co niczego nie potrzebuje. Niczego ci nie potrzeba do tego, abyś istniał i niczego ci nie potrzeba do tego, abyś istniał wiecznie. Iluzja potrzeby stwarza pole odniesienia, w ramach którego możesz tego zaznać. Właśnie kiedy przenikasz iluzję na wylot, sięgasz ostatecznej rzeczywistości. Iluzja dostarcza kontekstu, w obrębie którego można zrozumieć ostateczną rzeczywistość. Ostateczna rzeczywistość jest taka, że posiadasz już wszystko, czego twoim zdaniem potrzebujesz. Nosisz to w sobie. Jesteś tym. Masz w sobie to, czego potrzebujesz i dlatego dobywasz z siebie wszystko, czego w danej chwili ci potrzeba. Wynika stąd, że w gruncie rzeczy niczego nie potrzebujesz. Jednak aby to zrozumieć, poznać na drodze doświadczenia, musisz przejrzeć iluzję potrzeby, rozpoznać ją jako iluzję. Przejrzeć iluzję potrzeby możesz przez zwrócenie uwagi na to, czego twoim zdaniem potrzebujesz w tej chwili, to znaczy, na to, czego twoim zdaniem nie masz, a uważasz, że musisz mieć, i dostrzeżenie, że choć jesteś bez tego, mimo to wciąż jesteś. Niesie to ze sobą doniosłe następstwa. Skoro jesteś tu i teraz, bez tego, co twoim zdaniem jest ci potrzebne, to dlaczego sądzisz, że tego potrzebujesz? To kluczowe pytanie. Otwiera złote drzwi, drzwi do wszystkiego. Następnym razem, kiedy wyobrazisz sobie, że czegoś potrzebujesz, zapytaj siebie, dlaczego uważam, że jest mi to potrzebne. To dociekanie przynosi wolność. To wolność w siedmiu słowach. Jeśli widzisz jasno, zdasz sobie sprawę, że nie potrzebujesz tego, cokolwiek by to było, nigdy nie potrzebowałeś i wszystko to sam wymyśliłeś. Nawet powietrza, którym oddychasz, nie potrzebujesz. Zauważysz to w chwili śmierci. Powietrza potrzebuje tylko twoje ciało, a ty nie jesteś twoim ciałem. Ciało to nie ty, to twoje cudowne narzędzie, lecz nie potrzebujesz swojego obecnego ciała do dalszego tworzenia. Informacja zabrzmi miło w abstrakcyjnym sensie, ale nie złagodzi w niczym twego strachu przed utratą ciała, rodziny i warunków, w jakich się znajdujesz. Uśmierzyć takie lęki można jedynie przez nabranie, wzorem mistrzów, dystansu. Mistrzowie ćwiczą nieprzywiązywanie się, zanim śmierć pokaże im, że życie w ciele jest złudzeniem. Jednak dla tych, którzy nie osiągnęli tego poziomu, często konieczne jest świadectwo, jakiego dostarcza śmierć. Kiedy już oddzielisz się od ciała, to znaczy, kiedy umrzesz, natychmiast spostrzeżesz, że ten stan w niczym nie przypomina przerażającego doświadczenia, o którym tyle słyszałeś. Zobaczysz, że jest czymś chwalebnym, nieskończenie przerastającym uwięzienie w fizycznej postaci, bez względu na to, jakie związki zbudowała twa ostatnia postać. Nabranie dystansu przyjdzie wówczas łatwo. Można osiągnąć mistrzostwo duchowe, będąc jeszcze w postaci fizycznej, nie trzeba czekać na oddzielenie od niej, aby zaznać chwały życia i swojej prawdziwej istoty. Można tego dokonać przez oderwanie się od ziemskich spraw jeszcze przed śmiercią. Wystarczy w tym celu posłużyć się iluzją potrzeby, przejrzeć ją wylot. Odbywa się to przez głębsze zrozumienie zarówno życia, jak i śmierci, tego, że śmierć taka, jak sobie ją przedstawiałeś, nie istnieje, a życie trwa wiecznie. Gdy to pojmiesz, możliwe stanie się oderwanie od wszystkiego, włącznie z samym życiem, ponieważ wiesz, że skoro życie toczy się naprzód bez końca, możesz znów zbudować związki, jak również na nowo przeżywać te, które, jak sądziłeś, straciłeś bezpowrotnie. Wszelkich ziemskich form przywiązania można doświadczyć w przyszłym życiu, nic nie zostanie stracone. Stopniowo wyswobodzisz się ze swoich więzi, gdyż zdasz sobie sprawę z nadzwyczajnych możliwości dalszego rozwoju, jakie stwarza ci nieustające życie. Lecz nigdy nie przestaniesz kochać tych, których pokochałeś w tym czy jakimkolwiek innym życiu, i w pełni zjednoczysz się z nimi swą istotą, ilekroć zapragniesz. Jeśli zatęsknisz za kimś, kto jeszcze żyje w postaci fizycznej na ziemi, możesz połączyć się z nim z prędkością myśli. Jeśli zatęsknisz za kimś, kto odszedł z tego świata, za ukochaną osobą, która zmarła przed tobą, możesz się z nią spotkać po swojej śmierci, jeśli takie będzie twoje życzenie, lub w dowolnej chwili, kiedy zechcesz, z prędkością myśli. To jedynie przedsmak przyszłych cudów. Więcej szczegółów podam następnym razem, w przekazie dotyczącym właśnie umierania z Bogiem. Nie można umrzeć bez Boga, ale można sobie to wyobrazić.
to piekło zrodzone w waszej wyobraźni, którego groza dała początek wszystkim innym odczuwanym przez ciebie lękom. Lecz ty nie masz się czego bać i nic ci nie potrzeba, gdyż nie tylko nie można umrzeć bez Boga, ale i żyć bez Boga nie sposób. Ponieważ ja jestem tobą, a ty mną i nic nas nie rozdziela. Nie możesz umrzeć beze mnie dlatego, że nigdy nie możesz znaleźć się w stanie, który można nazwać, bez Boga. Jestem Bogiem, wszystkim co jest. Ponieważ jesteś częścią całości, jestem tobą. Dotyczy to całego ciebie, w najdrobniejszych szczegółach. A skoro wszystko co jest, jest zawsze przy tobie, niczego nie potrzebujesz i taka jest twoja prawdziwa istota. Gdy to zrozumiesz do głębi, odmieni się całkowicie twój sposób bycia. Staniesz się nieustraszony, a jest to stan błogosławiony, gdyż brak lęku sprawia, że nie ma nic strasznego. I odwrotnie, obecność strachu przyciąga rzeczy, których się boisz. Strach to silne uczucie, a silne uczucie ma stwórczą moc. Dlatego natchnąłem was tą myślą, nic nie jest straszne oprócz samego strachu. Można żyć bez lęku, gdy się wie, że każdy wynik jest doskonały włącznie z tym, którego boisz się najbardziej, czyli śmiercią. Wyjawiam ci to wszystko tutaj i teraz. Gdy się przyjrzysz bliżej swojemu życiu, zobaczysz, że nigdy nie brakowało ci tego, co potrzebowałeś do przeżycia kolejnej chwili i w rezultacie do znalezienia się w swym obecnym położeniu. Świadczy o tym to, że tu jesteś. Widocznie nic więcej nie było ci potrzeba. Mogłeś co prawda chcieć, ale niczego innego nie potrzebowałeś. Wszystkie twoje potrzeby zostały zaspokojone. To zdumiewające objawienie, lecz zawsze prawdziwe. Wszystko, co świadczy o czymś przeciwnym, to jedynie pozory podszyte lękiem. Ale nie lękajcie się, gdyż jestem z wami. Gdy wiesz, że wszystko w końcu układa się doskonale i nie masz czego się bać, okoliczności, które kiedyś określiłbyś jako groźne, ukazują się nagle w innym świetle. W rzeczy samej widziane są w świetle, a nie w mroku, i zaczynasz postrzegać zagrożenia jako przygodę. Taka zmiana spojrzenia może nadać twojemu życiu nowy kształt. Będziesz mógł żyć bez lęku i doświadczać chwały, do której zostałeś stworzony. Rozpoznanie iluzji potrzeby jako iluzji pozwala ci wykorzystać tę iluzję zgodnie z jej przeznaczeniem jako narzędzia, z pomocą którego można doświadczyć tej chwały i poznać swoją prawdziwą istotę. Na przykład złudzenie, że potrzebujesz swojego ciała, daje ci bodziec do tego, abyś o nie dbał, chronił je i nie nadwyrężał go. W ten sposób ciało może posłużyć większej chwale, do jakiej zostało przeznaczone. Z kolei iluzja, że potrzebujesz związku z drugą osobą, podobnie pobudza cię do tego, abyś dbał o niego, strzegł go i nie nadużywał go. W ten sposób związek z drugą osobą może posłużyć większej chwale, do jakiej został przeznaczony. To samo dotyczy wszelkich innych rzeczy, które w twoim wyobrażeniu są ci potrzebne. Użyj tego wyobrażenia. Zrób z niego praktyczny użytek. Lecz pamiętaj, że korzyść płynie z niego tylko wtedy, gdy zdaje sobie sprawę z jego iluzyjności. Jak tylko uwierzysz w jego realność, twoja ostrożność, rozsądne zastosowanie iluzji przerodzi się w lęk, zaczniesz kurczowo trzymać się rzeczy. Miłość zamieni się w zaborczość, a zaborczość w opętanie. Wpadłeś w pęta przywiązania. Zagubiłeś się w iluzji. A zagubienie się w iluzji potrzeby oznacza, że naprawdę jesteś zgubiony. Iluzja potrzeby to największa z iluzji. Jest pierwsza i zarazem najpotężniejsza. Na niej opierają się wszystkie inne. Ty zaś w swej prawdziwej istocie jesteś bez potrzeb i to twoja prawdziwa istota się gubi. Często mówi się o kimś, że próbuje się odnaleźć. To święta prawda. Wszyscy staracie się odnaleźć swoją tożsamość. Lecz tego nie znajdziesz poza sobą. To, czego szukasz, możesz odnaleźć tylko we własnym wnętrzu. Tylko w głębi siebie znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego uważam, że potrzebuję tej zewnętrznej osoby, miejsca czy rzeczy. Tylko tam może wrócić ci pamięć o tym, że niczego nie potrzebujesz. Zrozumiesz wówczas, co znaczy, kiedyś byłem zagubiony, ale teraz się odnalazłem. Odnalazłeś swoją prawdziwą tożsamość. Użyłeś pierwszej iluzji, aby doświadczyć siebie jako boskiej istoty, która niczego nie potrzebuje, gdyż każda jej potrzeba jest zawsze zaspokajana. Kiedy przebudzisz się do tej prawdy, zaznasz jej więcej w swoim codziennym życiu. I staniesz się dosłownie takim, jakim siebie znasz. Pamiętaj. Stajesz się takim, jakim siebie znasz. Druga iluzja, iluzja przegranej, może być wykorzystana do doznania niemożności przegrania pod żadnym względem. Nic nie stanowi porażki, lecz tylko wnosi swój wkład w proces, jaki przechodzisz w celu osiągnięcia tego, co pragniesz osiągnąć, doświadczenia tego, czego pragniesz doświadczyć.
a doświadczyć pragniesz tego, kim naprawdę jesteś. Lecz doświadczenie tego, kim naprawdę jesteś, jest niemożliwe, jeśli nie ma tego, czym nie jesteś. Wiedz zatem, że gdy doświadczasz tego, czym nie jesteś, to nie jest przegrana, tylko sposób na doświadczenie tego, kim jesteś naprawdę. Powiedziałem rzecz bardzo ważną, a łatwo jest prześlizgnąć się po takich stwierdzeniach i przeoczyć ich ogromne znaczenie. Dlatego je powtórzę. Gdy doświadczasz tego, czym nie jesteś, to nie jest przegrana, tylko sposób na doświadczenie tego, kim jesteś naprawdę. Tak więc, kiedy tak zwana porażka nawiedza twoje życie, nie potępiaj jej i nie osądzaj źle. Umacniasz to, przed czym się bronisz. Spojrzyj mu prosto w oczy, a zniknie. To znaczy, rozwieje się jego złudna postać. Zobaczysz, czym jest naprawdę, tak jak zobaczysz, czym ty jesteś naprawdę. Gdy z pomocą iluzji przegranej dostrzeżesz to, czego dowiedziałeś się, przypomniałeś sobie o życiu i zdopingujesz się do zastosowania nabytej wiedzy, iluzja ta stanie się narzędziem, które pozwoli ci dostrzec, że zawsze odnosisz sukces. Sposobem na wyplątanie się z iluzji przegranej jest po prostu postrzeganie wszystkiego jako czegoś, co składa się na twój sukces. Wszystkie rzeczy przyczyniają się do twej wygranej, prowadzą do twej wygranej, stanowią element procesu, dzięki któremu doświadczasz swej wygranej. Wielu ludzi intuicyjnie to rozumie, między innymi naukowcy. Kiedy przystępują do ważnego eksperymentu, nie tylko przewidują porażkę, delektują się nią. Prawdziwy badacz wie doskonale, że nieudany eksperyment wskazuje drogę do ostatecznego sukcesu. To, że coś nie układa się po twojej myśli, nie jest równoznaczne z porażką, tak jak to, że coś układa się po twojej myśli, nie jest równoznaczne z powodzeniem. Kiedy długo pożyjesz na tym świecie, wiele razy przekonasz się, że jest wręcz przeciwnie. Kolejne porażki, jakie określasz, to w rzeczywistości sukcesywne doświadczenia. Jak więc może być przegraną doświadczenie, które nazywasz sukcesywnym? Niemniej iluzja przegranej jest konieczna do tego, aby doznać uniesienia wygranej. Jeśli wygrywasz we wszystkim, wówczas nie doświadczysz wygranej w niczym. Będziesz jedynie uważał, że robisz to, co robisz, ale nie poczujesz smaku zwycięstwa ani chwały swojej prawdziwej istoty, ponieważ będzie brakowało pola odniesienia, w którym można by to zauważyć. Jeśli w grze za pierwszym razem podasz piłkę tak, że dojdzie do jej przyłożenia w bramce, na pewno będzie powód do radości. Ale jeśli dojdzie do przyłożenia z każdego twojego podania, radosne podniecenie szybko minie. Przestanie to cokolwiek znaczyć. Będą same podania prowadzące do przyłożenia i stracą one sens, cel. Życie przebiega w cyklach. Właśnie te cykle nadają sens życiu. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak przegrana. Jest tylko sukces objawiający swe różnorodne oblicza. Podobnie nie ma czegoś, co nie jest Bogiem. Jest tylko Bóg objawiający swe różnorodne oblicza. Czy widzisz zbieżność? Czy widzisz wzorzec? Ujrzenie tego zmienia wszystko. Kiedy to stanie się dla ciebie jasne, natychmiast przepełni cię wdzięczność i zadziwienie. Wdzięczność za wszystkie porażki twego życia, zadziwienie tym, że tak długo musiały czekać na odkrycie, wszystkie te skarby, jakie ci dano. Zrozumiesz wreszcie, że naprawdę posyłam ci same anioły i zsyłam na ciebie same cuda. W tej chwili wglądu będziesz wiedział, że twój sukces jest nieunikniony. Pamiętaj o tym zawsze. Twój sukces jest nieunikniony. Trzecia iluzja, iluzja podziału, może posłużyć do doświadczenia jedności ze wszystkim. Jeśli zjednoczysz się z czymś na dłużej, przestaniesz po pewnym czasie zauważać, że ty jesteś. Poczucie ciebie jako odrębnego tworu zaniknie. Często doznają tego osoby, które są ze sobą od dawna. Zaczynają tracić swoją indywidualną tożsamość. To cudowne w pewnych granicach. Lecz cały urok ulatuje, gdy doświadcza się jedności bez końca, ponieważ w braku podziału jedność staje się niczym. Zamiast doświadczenia ekstazy jest próżnia. Gdy nie ma podziału, nigdy jedność to nicość. Dlatego z mojego natchnienia napisano, niech w waszej wspólnocie będą wolne miejsca. Pijcie z pełnego naczynia, ale nie z tego samego naczynia. Kolumny, na których wspiera się budowla, stoją osobno, a struny lutni, choć rozedrgane tą samą muzyką, są oddzielne. Całe życie to proces doświadczania na przemian jedności i oddzielenia, jedności i oddzielenia. To sam rytm życia. W rzeczy samej to rytm, który tworzy życie. Powiadam ci raz jeszcze, życie to cykl, jak wszystko, co się na nie składa. Tam i z powrotem. Razem, osobno. Razem, osobno. Kiedy rzecz jest osobno, zawsze jest razem, gdyż naprawdę nie może się wyodrębnić, jedynie powiększyć.
Może wydawać się oddzielna, ale wciąż jest częścią. Wasz wszechświat był kiedyś niewyobrażalnie zjednoczony, zbity w punkt, w porównaniu z którym kropka na końcu tego zdania wydaje się ogromna. Następnie wybuchł, lecz w istocie się nie podzielił, tylko rozszerzył. Bóg nie może się rozerwać. Może się wydawać, że jesteśmy oderwani, ale tworzymy jedno wspólne ciało. Ponownie doświadczamy swej przyrodzonej jedności, gdy pamiętamy. Kiedy widzisz innych, pozornie odrębnych, przyjrzyj im się dobrze. Wniknij wzrokiem w głąb. Po chwili uchwycisz ich istotę. I wtedy spotkasz tam siebie, wyczekującego. Kiedy widzisz rzeczy tego świata, inny przejaw życia, zjawisko przyrody, pozornie odrębne, przyjrzyj im się dobrze. Wniknij wzrokiem w głąb. Po chwili uchwycisz ich istotę. I wtedy spotkasz tam siebie, wyczekującego. W tejże chwili zaznasz jedności z wszystkimi rzeczami. Kiedy wzrasta poczucie jedności, ginie cierpienie i smutek. Cierpienie jest bowiem reakcją na oddzielenie, a smutek ogłoszeniem jego prawdy. Lecz to prawda tylko pozorna. Prawdziwy podział po prostu nie jest możliwy. To złudzenie. To wspaniałe złudzenie, gdyż pozwala ci doświadczyć ekstazy jedności, lecz mimo wszystko złudzenie. Posłuż się iluzją podziału niczym narzędziem w ręku rzemieślnika. Wykuj z jego pomocą doświadczenie całkowitego zjednoczenia. Użyj go do stwarzania tego doświadczenia wciąż na nowo. Kiedy widzisz siebie, gdziekolwiek spojrzysz, patrzysz oczami Boga. A gdy wzrasta poczucie jedności, znika z twojego życia ból i rozczarowanie. Pamiętaj o tym zawsze.